Na diecie bezglutenowej na pewno najbardziej tęsknicie za potrawami mącznymi. Ileż można jeść bezglutenowy makaron? Dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić kluski ze szpinakiem z mąki gryczanej. Na dwie łyżki rozgrzanej oliwy trafiają trzy ząbki czosnku przyciśnięte przez praskę. Czosnek sprawi, że całe danie nabierze wyrazu. Idealnie pasuje też do szpinaku. Czosnek zrumieniony. Teraz na patelnię trafia 300 g pokrojonego szpinaku. Niech nie przerazi Was ta ilość, szpinak zaraz się skurczy. Szpinak zmniejszył swoją objętość. Teraz wystarczy przyprawić go odrobiną świeżo mielonego pieprzu, odrobiną soli, przemieszać i zestawić z ognia. Teraz jego miejsce na kuchence zajmie garnek z osoloną zimną wodą. Woda się gotuje, a my zabieramy się za dalsze przygotowania. Teraz będę potrzebowała 500 g ugotowanych wcześniej i schłodzonych ziemniaków. Przycisnę je przez praskę. Pomysł na kluseczki powstał, kiedy moje dziecko zaczęło tęsknić za kluskami śląskimi. Ciężko przygotować je bez mąki pszennej, ciężko też przycisnąć te ziemniaki przez praskę. A żeby przemycić jej jeszcze trochę zdrowych składników, to myślałam, że do kolusek można dodać też szpinak, który ma przecież dużo żelaza i innych cennych składników. Tak zrodziły się nasze dzisiejsze kluseczki. Potrawa dla silnych kobiet. Przed wrzuceniem do ziemniaków szpinak siekam bardzo drobno. Dzięki temu łatwiej będzie mi się formowało kluseczki. Dorzucam go do ziemniaków i mieszam. Dzięki temu, że mieszacie masę rękoma, łatwiej będzie Wam wyczuć jej konsystencję. Później może się okazać, że będzie potrzebowała ciut więcej mąki albo odrobiny wody. Mieszając łyżką nigdy tego nie odkryjecie. Dobra, teraz dorzucam jajko i 20 deko mąki gryczanej. Masa powinna być na tyle gęsta, że kluseczki da się formować rękami. Jeśli tak nie będzie, możecie dosypać odrobinę mąki albo formować kluseczki łyżką. Konsystencja masy zależy bardzo od tego, na jakie ziemniaki traficie. Do wszelkiego rodzaju klusek najlepsze będą te mączne. To sprawi, że konsystencja naszego ciasta będzie odpowiednia. Jeśli nie, możecie spróbować poprawiać strukturę ciasta, dosypując odrobinę mąki. Zabieram się za formowanie niedużych kluseczek. Moje będą okrągłe, ale jeśli wolicie, możecie im nadać kształt małych wałeczków. Kluski gotowe, teraz pozostaje nam je tylko ugotować. Nie, bo jak powiem, ile ich jest, to się rozgotują. Nie, no moja babcia mówiła tak, że jak się policzy pierogi albo kluski przed gotowaniem, to na bank się rozgotują, więc ja po prostu nigdy nie liczę klusek i pierogów przed gotowaniem, wie co się stanie, więc jakby na wszelki wypadek. Kluski trafiają na osolony wrzątek. Najlepiej jest wyjąć jedną kluskę i sprawdzić, czy już dogotowała się w środku, dlatego że czas gotowania zależy od tego, jak duże kluseczki zrobiliście. Wyławiamy kluski. Niech Was nie zdziwi ich luźna konsystencja. Takie właśnie powinny być. Wykładam je na talerz z przygotowanym wcześniej masłem. Moje dzieci najbardziej lubią je z masłem. Natomiast dla dorosłych możecie podać je posypane twardym serem, na przykład parmezanem. Kluseczki są jeszcze gorące. Możecie zobaczyć, jak pięknie dymią i jak pięknie roztopiło się na nich masło. Teraz wystarczy jeszcze listek bazylii do dekoracji. I śmiało możemy podawać.